Cześć! Spotykamy się w kolejnym odcinku Pacific Sun Lab. Tym razem chciałbym opowiedzieć Wam o Power Plug, czyli inteligentnych wtyczkach sterujących dowolnym urządzeniem w Waszym akwarium. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Czym zatem jest Power Plug? Power Plug to zarządzalna w dość łatwy sposób wtyczka, do której możecie podłączyć dowolne urządzenie znajdujące się w Waszym akwarium. Może to być lampa, pompa obiegowa, pompa cyrkulacyjna, grzałka, chłodziarka, reaktor glonowy czy nawet roller mat. Coś, co wyróżnia te wtyczki od innych tego typu wtyczek dostępnych na rynku, a obsługiwanych za pomocą dedykowanej aplikacji, jest możliwość pracy według zadanych parametrów. Czyli parametrem określającym, czy dana wtyczka ma być włączona czy wyłączona, może być na przykład temperatura wody w Waszym akwarium, pH wody czy poziom wody w sampie lub na przykład w kubku odpieniacza. Zarządzanie wtyczką i ustawianie reguł nią sterujących jest dość proste i odbywa się za pomocą naszej aplikacji w chmurze. Samo podłączenie wtyczki jest również dość proste. W pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto w naszej usłudze Cloud Pacific Sun. Następnie przechodzimy do zakładki głównej, dodajemy nowe urządzenie przypisane do konkretnego akwarium. Z wybieranej listy musimy kliknąć wtyczkę Power Plug i zobaczycie na danym urządzeniu unikalny numer związany z Waszym kontem w chmurze. Następnie należy podłączyć się do sieci Wi-Fi, którą stworzy wtyczka po włączeniu do naszego gniazdka, zalogować się do sieci Wi-Fi i tam należy kolejno wpisać swój adres e-mail, hasło, które zostało użyte przez Was do założenia konta w chmurze oraz ten unikalny numer, który pozwoli zidentyfikować wtyczkę na Waszym koncie. Po zatwierdzeniu wszystkich tych pól, już po chwili zobaczycie, że wtyczka jest online i możecie ją w dość prosty sposób skonfigurować i ustawić. Konfiguracja może być prosta, czyli zaprogramowanie godzin włączenia i wyłączenia wtyczki w zależności od godziny czy konkretnej daty, może to być dowolny dzień tygodnia, ale również dość bardziej zaawansowane jak ustawienie parametrów pracy za pomocą wspomnianych wcześniej reguł. Reguły to zbiór funkcji logicznych, które pozwalają określić stan pracy wtyczki. I tak na przykład, jeśli chcielibyśmy, żeby wtyczka pilnowała i odpowiadała za grzanie wody w naszym akwarium, to należy podłączyć do wtyczki grzałkę, a następnie przypisać wtyczce regułę, aby poniżej zadanej temperatury uruchamiała wtyczkę, a powyżej wyłączała. To samo dotyczy na przykład chłodziarki, z tym, że tu będzie sytuacja odwrotna. Ustawiamy graniczną temperaturę, na przykład powyżej 27 stopni. Wtyczka zostanie uruchomiona i Wasza chłodziarka zacznie pracować. W przypadku funkcji logicznych związanych z sondą pH można wykorzystać wtyczkę do sterowania na przykład elektrozaworem dopuszczającym dwutlenek węgla do reaktora wapnia innej firmy niż Pacific Sun, czyli jest możliwość obsługi za pomocą chmury reaktorów wapnia innych producentów lub na przykład uruchamianie pompy dozującej do kalkwasera, czyli dozowania wody wapiennej, która odpowiada za stabilizację pH, w szczególności w nocy, gdy pH w sposób naturalny nam w akwarium spada. Inną funkcją również jest podłączenie i skonfigurowanie wtyczki jako włącznika pompy dozującej, czy też pompy do dolewki wody odparowanej w Waszym akwarium. W tej sytuacji należy Wasze urządzenie, które może być KOR 5 czy KOR 7, wyposażyć w czujnik optyczny i funkcję tego czujnika optycznego przypisać do tej wtyczki. Same reguły są dość proste. Wszystkie zostały wyjaśnione w dość dokładnej instrukcji, która znajduje się na naszej stronie. Jeśli jednak zaś macie jakiekolwiek pytania dotyczące konfiguracji lub zarządzania taką oto wtyczką, zapraszam Was do zadawania ich poniżej, na dole, pod filmem.
Jeśli do tej pory nie subskrybowaliście naszego kanału, to serdecznie do tego zapraszam. Będziecie na bieżąco z tym wszystkim, co pragnę Wam przedstawić i zaprezentować Pacific Sun. Do następnego odcinka.